Witam wszystkich bardzo serdecznie w bardzo nietypowym odcinku GamePro TV, w którym zobaczycie nie recenzję, recenzję zobaczycie w najbliższym czasie, a zobaczycie zapowiedź gry Alternatywy 4, a dokładnie premierę, jaka odbyła się w warszawskim Empiku, na którym zapraszamy Was na stronie facebookowej. Zobaczycie, jak wyglądała cała impreza i mój, jak się okazało, wybitny udział w tej imprezie. Zapraszam do oglądania. Jak się ten serial tworzył? A są z nami współscenarzysta, pan Janusz Błoński, pan Kazimierz Kaczor, odtwórca roli dźwigowego Zygmunta Kotka, dr Andrzej Zawistowski, dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN i Jacek Rakowiecki, rzecznik Telewizji Polskiej. Panie Kazimierzu, tak, pan na pierwszy ogień, bo pan najlepiej pewnie pamięta, właściwie jako jedyny w tym gronie spędził pan, no oczywiście tak, pan Janusz Płoński też był na planie, ale jak mi zdradził, nie cały czas. Pan był na planie przez cały okres kręcenia filmu. Start był dosłownie parę dni przed ogłoszeniem stanu wojennego. I to był chyba jedyny serial, w którym grono tak znakomitych aktorów zdecydowało się w tamtym smutnym czasie wziąć udział. Jak to wtedy było? Jak to pan wspomina? Jak pan wspomina pracę w telewizji opanowanej przez wojsko? Dobry wieczór państwu. Po pierwsze, uzupełnię, nawet w dniu, kiedy pan generał był łaskaw wziąć nas w okowy, pojechałem taksówką do telewizji, na plan filmowy i na ulicy samochodowej mnie nie puścili, stąd wiedziałem, że już na pewno coś się dzieje. Po drugie, ja bardzo państwa przepraszam, na temat gry niewiele będę mógł powiedzieć, jako że z tą grą nie mam nic wspólnego. Inaczej mówiąc, przyszedłem, żeby zobaczyć, jak Alternatywy 4 na planszy, jak się sprawują, czy państwo macie z tego powodu radość. I stąd miłe to bardzo zaproszenie. No tu jestem, tak. Widziałem przedtem karykatury, które mi się, szczególnie moja mi się bardzo podobała, więc stąd moja obecność tutaj i na temat gry nic powiedzieć, poza tym nie umiem, że widzę ładne pudełko. Jak było na planie? Na planie było fantastycznie. Zaczęliśmy kręcić serial, jeśli dobrze pamiętam, chyba z końcem września, początkiem października 1981 roku. Kręciliśmy chyba przez cały 82, gdzieś na późną jesienią, czyli po roku i troszeczkę skończyliśmy kręcić tenże serial z taką przerwą, jako że działalność telewizji w ogóle została zawieszona oraz wszystkie produkcje, w tym również filmowe, zostały zawieszone. Po czym na złość aktorom postanowiono, że skoro umowę podpisali, to będą kręcić dalej serial. No i sobie sami zgotowali. Myślę tutaj o Czerwonym, który zgotował sobie właśnie taki los, że powstał serial chyba najbardziej prześmiewczy o tamtych latach. Było fantastycznie, jako że pan Stanisław, myślę tu o Staszku Barei, jest człowiekiem był niestety. Był człowiekiem niezwykle takim ujutnym, wesołym, autoironicznym, bardzo czuł na aktora, na to jak on gra, co tam koledzy, a przecież było tych komików, tam nazbierało się naprawdę wybierać same gwiazdy. Stąd tylko podpatrywał, co oni tam na planie i poza planem filmowym wymyślali.
często to wchodziło do filmu, bo coś mogło być, za przeproszeniem pana scenarzysty, mogło akurat do tego dialogu coś być bardziej celnego albo bardziej pasującego do danej postaci. Stąd ja pamiętam ten serial z planu filmowego jako fantastyczną przygodę, tym bardziej, że działo się to na dzikim pustkowiu, na którym stał tylko jeden blok, a dookoła pusto. Pusto po prostu, tylko jakieś zwały gliny. W tej chwili okazuje się, że jest to sam środek Ursynowa. No i może tyle, żeby się za bardzo nie rozgadywać. Niech będzie ten czwarty. Za odszczęście, wiem, że są. Kto to powiedział? Nie. Ale zaraz pan pewnie będzie wiedział. Dla mnie pół litra to tak jak dla innego, a nieważne. Na przykład kiedyś z jednym bosmanem to całą noc piliśmy szklankami. Spirytus. On potem padł oczywiście na ziemię, no a ja musiałem go transportować na statek. Huragan był wtedy, burza straszliwa i... no, nieważne. Już? Dla ułatwienia dodam, że miał mieszkanie po syjoniście. Docent Zenobiusz Furman. 1/3 za nami. Drugie pytanie. Jak nazywał się pies docenta Furmana? To był taki duży pies. Myśliwski nawet. Igor? Teodor. Tak jest. Bardzo dobrze. I co skonstruował inżynier Manc? Robota kolejkowego. To pamiętam. A pamięta pan, jak miał na imię ten robot? To mnie szaleje. I to łatwiej, ja dodam, że tak jak stripteaserka. A mi także to nie interesuje. Bo dziewczyna siedzi. Dziewczyna siedzi. Stripteaserka cały czas jest szereg. Nie pamiętam. Robot kolejkowy Ewa 1. Ale odpowiedź uznajemy oczywiście. Wygrałem właśnie takiego gigantycznego lizora. Nie wiem, ile będę go lizał. Krótko. Gra przyświecała nam, jej powstanie przyświecało nam jeden cel. Chcieliśmy sami wcielić się w rolę aktorów, którzy tak świetnie odegrali sceny w serialu Alternatywy 4. Mam nadzieję, że ta gra daje tą szansę spróbowania też samemu podjąć tego wyzwania. Także opowiemy wszystko, zapraszamy. No i mam nadzieję, że sam temat państwa szczerze zainteresuje.